Maryjo Królowo Polski, w godzinie tego apelu jasnogórskiego przyprowadzam do Ciebie pątników 44. pieszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę. Nasi pielgrzymi są jeszcze na szlaku, a właściwie to już na miejscach odpoczynku, aby jutro z nowymi siłami ruszyć na ostatni już etap i w godzinach popołudniowych stanąć, Maryjo, przed Tobą. Wyruszyliśmy 4 sierpnia z różnych stron naszej archidiecezji. Od Jasnej Górki w Ślemieniu, Bochni, Mszany Dolnej, Myślenic, Gdowa, Niepołomic. Wreszcie 6 sierpnia z Wawelskiego Wzgórza. 5000 pątników z naszej archidiecezji plus 700 młodzieży z włoskiego ruchu Comunione e Liberazione zmierza, Maryjo, do Twoich stóp. Przed pielgrzymami było do pokonania od 150 do 200 kilometrów. Ale cóż to jest, kiedy ma się określony cel, a tym jest Jasna Góra i Ty, Maryjo, nasza Matko i Królowo. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa uczestnicze we wspólnocie Kościoła. W homilii na rozpoczęcie pielgrzymki arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że wspólnota Kościoła ma swój kamień węgielny, którym jest Jezus Chrystus. Ma swoje fundamenty położone przez apostołów, że jest świętą budowlą wznoszoną mocą Ducha ku chwale Boga. A to sprawia, że wszyscy członkowie Kościoła na mocy chrztu w nim są obecni. Nie są kimś obcym, ale są współobywatelami tego Kościoła. Są domownikami Boga. Jezus, umierając na krzyżu, dał nam Ciebie za Matkę. Dał Ciebie za Matkę całemu Kościołowi. I Ty, Maryjo, to zadanie podjęłaś od samego początku. Dzieje apostolskie w pierwszym rozdziale, opisując stan pierwotnego Kościoła w Jerozolimie po wniebowstąpieniu Jezusa, podają, że apostołowie po powrocie z Góry Oliwnej trwali jednomyślnie na modlitwie w Wieczerniku, razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. A więc, Maryjo, byłaś obecna u początków Kościoła. To zapewne Ty byłaś tą, która tworzyła i umacniała wspólnotę tego Kościoła. Umacniała apostołów, którzy pełni lęku i niepewności nie wiedzieli, co będzie dalej. Uczestniczyłaś w tej wspólnocie. I tak dzieje się przez wieki. Zawsze jesteś obecna we wspólnocie Kościoła, pośród braci i sióstr swojego Syna. Bo zawsze jesteś tam, gdzie jest Twój Syn, a więc w Kościele i pośród tych, którzy kochają Twojego Syna. I ta obecność, Maryjo, zobowiązuje każdego z nas, aby stawać się coraz bardziej Twoim dzieckiem, to znaczy odkrywać, że Ty jesteś Matką, że Ty nas kochasz, że Ty na nas czekasz, że jesteś gotowa uczynić wszystko, co ma służyć naszemu zbawieniu. Mamy każdego dnia stawać się Twoimi dziećmi przez naśladowanie Twojej postawy wobec Chrystusa. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Pielgrzymka jest taką szczególną wspólnotą, którą wiele łączy. Wspólne pielgrzymowanie, wspólna msza święta, wspólna modlitwa i śpiew, łączność z naszymi księżmi biskupami, którzy w każdej wspólnocie sprawowali Eucharystię, wspólne radości i smutki, wspólne trudy i niedogodności drogi, ale przede wszystkim jeden chrzest
jedna wiara, jeden Pan, jeden cel i Ty, Maryjo. Musimy w tej wspólnocie nie tylko być, ale musimy uczestniczyć, to znaczy umacniać tę wspólnotę, jaką jest Kościół. Aby tak się stało, trzeba zatroszczyć się o budowanie mniejszych wspólnot. Wspólnoty małżeństwa i rodziny, wspólnoty sąsiedzkiej, tego środowiska, w którym żyjemy. Mamy pokazywać światu, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy uczniami Chrystusa i tak jak prosił nas Jezus, wzajemnie się miłować. Maryjo, dziękujemy Ci za wszystkie łaski, jakie za Twoim pośrednictwem i wstawiennictwem otrzymaliśmy nie tylko w czasie pielgrzymowania, ale w całym mijającym roku od zakończenia poprzedniej pielgrzymki. Prosimy, abyś zawsze umacniała wspólnotę Twojego Syna, którą jest Kościół. Abyś, tak jak z apostołami w Wieczerniku, trwała razem z nami na modlitwie do Twojego Syna. Jestem, pamiętam, czuwam. Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz Jacek Pierwoła z pierwszej pielgrzymki archidiecezji krakowskiej, któremu dziękujemy za to piękne rozważanie apelowe. W godzinie apelu jasnogórskiego naszą modlitwą w sposób szczególny ogarniamy Ojca Świętego Franciszka, cały Kościół Powszechny. Polecamy Episkopat Polski na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Tobie, Maryjo, zawierzamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim, jasnogórski konwent z ojcem przeorem Samuelem Pacholskim. Prosimy o święte powołanie kapłańskie i zakonne. Polecamy Tobie, Maryjo, intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Pamiętamy o osobach chorych i cierpiących na ciele i duchu. Dołączamy intencje pielgrzymów obecnych w kaplicy Matki Bożej, jak również łączących się z nami dzięki posłudze Radia Jasna Góra, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Polecamy naszą Ojczyznę, prosimy o pokój na świecie, aby ustały wszelkie konflikty i wojny. Dziś duchowo łączymy się z parafią świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Ręcznie w archidiecezji częstochowskiej, którą to nawiedzasz w kopii cudownego obrazu. W dniu dzisiejszym do naszego sanktuarium przybyła pierwsza pielgrzymka archidiecezji wrocławskiej. W modlitwie apelowej z nami modlą się przedstawiciele pierwszej pielgrzymki archidiecezji krakowskiej, diecezji bielsko-żywieckiej, diecezji ełckiej i elbląskiej. Te pielgrzymki jutro dotrą do jasnogórskiego sanktuarium. W naszym sanktuarium gościliśmy dziś pielgrzymki zorganizowane z Polski i z zagranicy, między innymi z Hiszpanii, Francji, Włoch oraz z Wyszkowa, Przemętu, z Gostyni Śląskiej, ze Stany, ze Stalowej Woli, z Czechowic-Dziedzic, z Unikowa, 47. pieszą pielgrzymkę rzeszowską, sztafetową, z Gorlic i Trzebowiska, pielgrzymkę rowerową z Baboszewa. Na zakończenie naszej modlitwy polecamy Twej opiece, Maryjo, pątników pieszych, którzy zdążają do jasnogórskiego sanktuarium z różnych części naszej ojczyzny, jak również pieszą pielgrzymkę polonijną z Chicago do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merwli. Rozważać będziemy tajemnicę różańca świętego szczęści radosnej, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzeba w naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj. Księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, prosimy o udzielenie apelowego błogosławieństwa. Przypomnijmy, że był kiedyś taki czas, jeszcze za pasterzowania kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, że nie pozwolono, aby Matka Boża nawiedzająca polskie diecezje była na jego terenie. I on tutaj na Jasnej Górze, po zakończeniu tej peregrynacji z pustymi ramami, powiedział: to jeszcze bardziej wzbudziło w nas miłość do Matki, bo my nie jesteśmy czcicielami obrazów najpiękniejszych, ale kochamy i czcimy Matkę, żywą osobę Matki Odkupiciela. Przyjmijmy ją do siebie. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.